Siela, siela, siema, dobry gry, co? No, jest paczka na lotnisku w ogóle. LOL live! No, jakoś tak wyszło dziwnie. Będzie krótki, ale za to późno zaczęty. Nie wiem, to brzmiało zabawniej w mojej głowie wcześniej. O dziwnej godzinie, no a co ma być? O normalnej? No nie przesadzaj. Misiarzech snot pod domem. Trzeba było go obtegować, kurde, rozumiesz? Dobra, ja tu w ogóle podłączam sobie panele słoneczne, fotowoltanikę, żeby było więcej częstotliwości tutaj wysokich. Wiecie, o co chodzi. Tylko ja jeszcze muszę mieć, kurde, łącznik. No, ze dwa łączniki jeszcze muszę mieć zrobić, kurde. Aaaa! Chrupło. Tam są wysokie sufity, kurde, to niby dwa poziomy, ale takie wysokie te poziomy. Czemu ja tu zaglądam? Ja potrzebuję łączniki dwa jeszcze. Zrobię trzy. Dawaj, a, rób. Rób, rób! O, teraz będzie szybciej. Drwala dzisiaj nie jadłem. Nie było kiedy. Zapomniałem w ogóle, że dzisiaj. Że to dziś. Zapomniałem, że to dziś. Kurde. Co? No, kurde. Najgorzej. Live o normalnej porze? No jakiej normalnej? No przed chwilą ktoś przyszedł i narzekał, że kurde, że właśnie jest nienormalna. Dobra, tutaj sobie zrobimy takie coś. I no tu trzeba... Pszit. Bo okazało się, że ja rozdzielam, ten prąd jest tak durny, że no kuźwa na sztywno jest ustawione, podzielone tam jakby na trzy i nie ma, że jedna bateria nie potrzebuje, to tego tam nie będzie. Nie ma tak, czekaj, tu coś jest, a tutaj, dobra. I po prostu 1/3 tylko prądu jest wykorzystywana tak naprawdę, a 2/3 się marnują, bo te dwa akumulatorki tam są pełne, nie wykorzystuje z nich prądu. Żeby to tak szło, że skoro te dwa są pełne, to cały prąd idzie do trzeciego, to by było fajnie, ale tak to nie. Tak to nie, to by było za fajnie właśnie, tak to nie może być. Kurde. Dobra. A tu już output jest 0. A tu 15. Tu jest 0, bo one są zasłonięte, kurczę, tym murkiem pierdzielonym. Najgorzej. A tu jeszcze też jest, kurczę, ten. Że tu bym potrzebował jeszcze jednej skrzynki łączącej. Znaczy, tej na razie nie potrzebuję, jakby mógłbym te stąd wziąć. Ale tam jeden panel więcej. Nie no, dobra, zrobię. Tylko remontem zrobię. Root combiner, dobra. Tak trzeba to zrobić, zrób. O. I teraz na dół idzie 210 prądu. No teraz coraz mniej, bo się ciemno robi.
Ale mam nadzieję, że... No bo problemem było to, że było za mało prądu do samochodzika na dole. Bo również problemem jest to, że jak na rozdzielaczu mamy ustawione, że na bok ma iść tam, nie wiem, dużo. Zaraz, chodzi mi o... bo nie potrafię tego dobrze opisać. Tu, nie? Tutaj mam ustawione... no właśnie się skończył prąd. Tutaj mam zostawiony, że branch, tam ten branch out na 26. I mimo tego, że podnośnik potrzebuje mniej niż 25 chyba, nie? To on i tak jakby cały czas te 27, no do dupy, no. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Czego ja zaś nie mam? Drewna? Chyba drewna. Ma złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Bone... Tak było. Dziękuję bardzo za bicy Szalabama. A czemu tu się wyłączyło? Proszę się palić w piecu. A grille też się powyłączały. Aha, bo tu się skończyło drewno. No spoko. To trzeba włączyć, żeby się węgiel robił drzewny. Mam ja tyle drewna? Nie mam. No super. Zaraz zrobimy, żeby było. Na Early Access. Czekaj. Nie na eksperymentalu, tylko na Early Access, czyli tej głównej, jo. No, to w sumie można tam wejść i zobaczyć, ponaprawiać ten prąd, co tam, znaczy nie prąd, pociągi, które się tam teraz będą wykolejały i w ogóle wszystko będzie najgorzej na świecie pewnie teraz działać. No. Trzeba tam zajrzeć i zrobić rzeczy różne. Trzeba by byłoby. Dobra, teraz tak, tutaj ja nie wiem, jakie tutaj lampy zrobić. Czy wiszące na suficie, czy one będą... za ciemno będzie wtedy. Wydaje mi się, że będzie za ciemno, ale zaraz sobie zrobimy kilka. Muszę je najpierw odblokować w ogóle. Nie wiem, w którym tierze one były, w pierwszym? Takie pierdoły jak lampy. O, a je, jo, tak, dobra. Unlock. Unlocked. Bardzo ładnie. Lampa unlocked. Idziemy. Według wiki żre 5 prądu. No widzisz, a... tak jest porobione, że 20... Nie. 10 paneli było za mało, a każdy produkuje 20. Tak ten prąd wreszcie działa, widzisz? A reszta idzie w nic. Ech. Dobra, 20 lamp. Z 6 rozgałęźników i takich rozdzielaczy ze 3. Dawaj, zobaczymy, zrobimy. No i jeszcze ewentualnie można by blokadę zrobić i wtedy byśmy mieli, wiecie, światła włączane tylko w ciągu nocy. W sumie. Można by było zrobić i tam jeden panel podłączyć do tych. Na YouTube odcinki serii ATP? Może, nie wiem, zobaczymy. Kiedy? Zobaczymy. Zaraz będę miał internet 200 megabitów uploadu. To mówię, chciałbym przetestować, jak się wrzuca filmy na YouTube'a z taką prędkością. No i może to jakoś ruszy wtedy, nie wiem. Nie lepiej guzikiem? A co guzikiem? Światła? Co to średniowiecze? Co samo się ma zapalać? A nie jak zwierzę, będą jakieś przyciski. Kurde, co ty? Tu sobie posiedzę, postoję w ogóle przy krzesełku tutaj, elegancko. Ile mam lamp już? 5. Muszę te rozdzielacze wszystkie porobić najpierw może. Niech się lampa zrobi. Teraz to poproszę.
Potem dwa takie i blokadę jeszcze jedną też. Brub. Kurde, to bardzo. Nie, kurde, ostatnio wpisałem chyba. I nie wiem. Są teraz tam takie słowa niedozwolone, kurcze. Nie wiem, czy można je mówić, wymawiać w ogóle, czy też za to zaraz będą jakieś bany leciały. Ale na przykład słowa takie jak debil, jak głupie. Ostatnio próbowałem napisać te taką, wiecie, powiadomienie o live'ie, bo tam ten różne teksty są. No i jakiś problem z tym był. I w końcu tam ze dwie, trzy gwiazdki dałem i jakoś przeszło, kurde. Nikt nie zauważył chyba. N-word. Nie wiem. Taki N-word. Najgorszy. Dobra, jeszcze to rozdzielacz. Rozdzielacze, rozgałęźniki znaczy. Dobra, i teraz lampy rób. Ja już tych lamp robię pełno, a ja nie wiem, czy one w końcu tak będą, żeby te lampy zrobić. Nie wiem. Teraz jak je tutaj rozmieścić w ogóle, kurde. Bo zaraz się okaże, że wiecie, że tutaj jednak będzie to za ciemno będzie, nisko będzie, bo nie będzie świecić, nie zrobi. Tutaj takie dwie, to pewnie na środku będzie ciemno jak w dupiu. A zaraz mamy dzień i znowu nie zobaczę efektu, kurde. Za krótka noc jest teraz, ja pierdzielę. Normalnie za krótka. Dobra, dawaj teraz tak, blokadę. To będzie nam tam wiadomo blokowało. Power in to będzie z powiedzmy tej pierwszej baterii. Cyk. No i power out do światełek. Zaczniemy sobie może nawet od tego miejsca tutaj. Tu powiedzmy, że takie trzy. Nie, no damy tutaj. No, ale no mówię, no będzie ciemno i kurde ten. Dobra, i tutaj sobie damy rozdzielaczek teraz. Albo damy go wyżej. Będzie popsuty ten. Super. Złoto wpływa do naszego skarbca, se. Jaki zaś brak powierzchni. Ciekawe, czy to się tutaj kurczę. Czy zasięg, czy mi to sięgnie? No nie sięgnie mi, no. Ja pierdzielę teraz. A nie, dobra, sięgnie, na szczęście. Dobra. I tylko tu jest jeszcze helikopterownia. Też by to trzeba było oświetlić jakoś, nie? Witalki z panie Kalkis. Bajo jajo powiedział, kurde, dziękuję za bicy, euczytoty. Nein, doch. Oh. RZICIAK. Ryzyciak. 5 złotych. Pepe, panie Walkizie, pamięta Bedue? pan maść? I czy w bliskiej przysłużości Bedziu? A tak z innej beczki, to pamiętasz Maść. mnie? Więcej niż. Czy pamiętam maść więcej niż? Co? Tak. Dziękuję za donata. Coś kojarzy. A co do Minecrafta, Boże, My Summer Cara to na razie nie. Nic tam nie ma ciekawego, nowego. Także ten. Na razie nie. Dobra, tutaj takie będzie oświetlenie. Tylko teraz tak. Tu jeszcze w pokoiku, nie? Jakieś by można było, czy też nie? Może na środku jedno by wystarczyło.
A tak to sobie zrobimy jakieś takie klimatyczne bardziej. Potem tu jeszcze na tym. A czemu tu nie ma? Aha, bo tu jest zejście. Tu by się jeszcze przydały te takie lampy z admin shopu, kurde. Może. No i teraz zaś tam nie dosięgnę, ja pierniczę. Bo o! Mamy jakieś szczudła, albo nie wiem, buty na obcasie, czy coś, żeby tam dosięgnąć? Bruch. Schodki, drabina, taboret. No, taboret byłby dobry. Industrial lighty. A to jest normalnie się to da skraftować, czy to jest jakieś też takie jakieś administratywne? Nie wiem jak to podłączyć. No tutaj by było fajnie wyjść na te lampy. Więc tutaj też jeszcze byśmy potrzebowali jakiegoś rozdzielacza. Da się craftować, ale nie da się wybadać. Trzeba to kupić. Huch. A gdzie to jest do kupienia? Na jakiejś palcówce czy gdzieś? To sobie musimy to ustawić, żeby tu więcej szło prądu. Na razie da mi 50, zobaczymy. Ach lol, Market Steam. Pij wodę? No dobra. To był dobry skok. Chciałem trafić w blandekę w sumie. Nie wyszło. O. Chrup, właśnie to chrupnięcie jest najlepsze. Jak się łamią wszystkie kości. Lol. Skaczę w przebój. Ale przecież się napiłem, no o co ci chodzi? Czej, musimy to tam na dół zrobić. Po co mi aż ty... Dobra, zrób coś. Co, ile tam pomieszamy, tyle pomieszamy. Dzień dobry. Jak to szło? O, tu paliwo też można robić w ogóle. Ciekawe, czy to więcej czasem nie wyjdzie. Dobra, 998 sekund.
Dobra, no i tyle mi zostało towaru. Bardzo ładnie się będzie robić samo. Jest szybciej zawarcie lodówki, bo się już robaki zalęgły. No właśnie to tak wygląda. Dobra, no to tak. Ciąg dalszy tematu oświetleniowego. Kurde. Gdzie ja kablerona dałem, zrobiłem? Chyba mi wypadł. On mi chyba, kurde, wypadł. A! Jest. Znowu chrupło. Ale tym razem kamień zamortyzował upadek. Tutaj nigdzie nie dojdę. Ja idę. Co ja robię, kajota? Dobra. Wyżej. Dobra. To tak. Power in trzeba podłączyć do bakterii. Znaczy najpierw tutaj, tak. Tutaj nam 50 powiedzmy, że wychodzi. I teraz tak, z tej lampy idziemy sobie... Idziemy sobie precz tutaj, tylko że tu chyba też nic nie podłączę. Chociaż... O. Jak to jest, że czasem mogę sięgnąć, czasem nie? Nie. Nie. Nein, doch. RZICIAK 5 zł. To ten, no to siemka panie Walkizie i dziękuję ze mnie kojarzysz, ogólnie może mnie pamiętasz z tego, że jak les w maść to ja donate'a wysłałem, gdzie pisalo jeszcze zdyd czy coś w tym stylu i zesraż quita zrobił. Tak, możliwe. Dziękuję, że przypominasz się, że takie rzeczy robiłeś, bo już zapomniałem, to dobrze wiedzieć, że kiedyś zrobiłem przez ciebie rage quita, nawet o tym nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale dziękuję za donate'a. Coś mi się tam snapuje ten przewód do środka lampy. I no... Jakby nie mogę kliknąć tego. On mi się do niczego nie chce tam podłączyć. Moch. Teraz tu jest za duży kąt. Bra, udało się podłączyć. Bardzo ładnie. No i będzie tutaj jasno. Aż za jasno. Kurde, za jasno. Dobra, tego już nie potrzebujemy. Teraz tak. Tutaj branch out. Tutaj. I tutaj musimy mieć ile? Czekaj, pass through. Weźmiemy sobie do tego dingsa. Power in. Branch out to będzie do mojego pokoiku tutaj. Ta jedna lampa na razie. Którą postawiłem, w ogóle krzywo powiesiłem. Tutaj jest środek tego pokoju. No tylko tutaj musimy zwiększyć na 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 przynajmniej.
9. No. Dawaj, sięgnij tam. Proszę bardzo, prawie równo. Dobra, bum. A, tylko jeszcze można by było coś tutaj zrobić. Tutaj też jakąś lampkę, nie? To czej. To zaś są schody potrzebne. Zrobimy tak, power in będzie szedł z tej. A tutaj będzie power in szedł tu, stąd. Pszt. Tylko 11 musimy dać, żeby się wszystkie teraz... Żeby wszystkie się paliły. Piękna plątanina pod sufitem teraz. Fenomenalnie. No, to możemy iść na dół. Tutaj jeszcze jakieś lampy. Jakie tu są lagi, kurde. Tu jest jakoś tak środek. Tylko teraz... No, tu jest w sumie magazyn taki główny, nie? No to tutaj można by zrobić więcej tych światełek. Tutaj takie dwa chyba, tak? Dobra. Potem tutaj w przejściu. Tutaj mamy jedno. A ja bym tutaj dał gdzieś wyłącznik, żeby tę część można było wyłączyć osobno. Pip. Mam ja wyłącznik odblokowany? Mam. Wow, bardzo ładnie. Jeszcze tutaj, tylko tu może takie te ścienne sobie damy. Damy, zrobimy. Do tego się podłączymy. Ta. Podłączymy, kurde. Dobra, do góry. Bła! Nie tak. To trzeba gdzieś klatką schodową dojść. Jupiter oświetlający hotel z zewnątrz? Nope. Tylko teraz kwestia jeszcze jest taka, że tego prądu to ja nie mam nieskończoność, bo mam 100 prądu mam.
Dobra, ten branch to będzie do tego wyłącznika, przełącznika. I ten wyłącznik, przełącznik to sobie zrobimy... Gdzie go sobie zrobimy? Tu by można było go dać gdzieś. Tylko, że tu może windę będę miał. Przycisk do windy, nie? Damy tu. Rewelacja, muszę tutaj te schody jednak mieć. Pszit. 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 I tutaj damy sobie z 7 powiedzmy. I oczywiście to będzie, ten prąd będzie zużywany niezależnie od tego, czy ja tutaj go mam, czy mam włączone te lampy, czy nie. O, skończyły się. trzeba więcej. Jeszcze jest 10. Braknie prądu, jak będę jechać windą. Dlatego winda będzie na osobnym w ogóle zasilaniu. Znaczy na tej trzeciej baterii, bo mam tam 3. Znaczy 4, ale 2 są połączone w szeregu, także tego jakby zwiększają pojemność. Tu mamy te 2. Tu jest jedna na razie jeszcze nieużywana, to na tej będzie winda i nie wiem w sumie co, może system nawadniania czy coś takiego. Na tej oświetlenie. No. O matko jedyno, to mamy więcej prądu niż trzeba. Z tych baneli tam na górze. Nawadniania? Tak. Dobra, jo. I do tej lampy to jako do pierwszej się w ogóle podłączymy. Tu z krzesła może da radę. O, pięknie! Lamp nie mam. Muszę posiedzieć chwilę tutaj, o. Pszit. Popatrzymy sobie na ściankę piękną, z pięknym graffiti i w ogóle. Krzywo? Bardzo możliwe, że krzywo. Zjedz misia. Ale ja nie muszę na razie jeszcze żryć. Dobra. To ja jestem brany. No to przechodzę do koło lodówki. Dobra, to niech będzie. Zjemy misia. Co krzywo? No ta lampa jest krzywo, bo tutaj w ogóle jest krzywo. Tutaj dwie lampy to będą tak. Bo tu jest, wiesz, zobacz. A tutaj... Tu jeszcze jedna. Tu jeszcze jedna. No i teraz będą... Powiedzmy, że równo będą. Tak... Powiedzmy, mniej więcej. Chyba mi się udało podłączyć, tylko że za mało prądu tutaj do tego jest. Zaraz zobaczymy.
No. O. Pięknie. Dobra, ile my tu potrzebujemy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 plus 1 na wyłącznik 17. A jak dam 16? To się jedna nie zapali. No właśnie, musi być 17. Jo. Tylko teraz jest za jasno, bo się w piecach pali, także możemy sobie to zgasić. Jak kominek będzie włączony, czy coś, to się to nie musi świecić, nie? No. Bardzo fajnie. Winda ma własne oświetlenie, dobrze pamiętam? Tutaj musi być taka ścienna lampa. Dobra, to może pojedziemy. No, z lampy zrób. Ale ta lampa za nisko wisi potem. To tak nie będzie to dobre. O, jeszcze tutaj jakieś oświetlenie potem przy tych piecach. O kurde. Dobra, jaka tam waluta jest w admin sklepie? Złom? Złom chyba był, nie? Musimy sobie kupić pierdylion lampek. A, jeszcze oświetlenie w garagi. Tu będzie lamp na straty. Tylko tutaj też by można było sobie przełącznik zrobić na ścianie i elegancko, wiecie, z tego admin coiny, które kupujesz na stronie. Dobra, na razie sobie to tutaj odłożymy. No i właściwie, no metalu mogę trochę też odłożyć. Pyk. Tego też. Dobra. I jeszcze lampa. A bo ja cały czas robię lampy, dlatego tak. No dobra. Mamy wszystko, jakieś tam te, nie wiem, kamień chyba nie jest potrzebny, ani żeby naprawić ten samochód, ani nic. Także... Ostatnio go reperowałem, ale nie wiem czy... Właśnie, tego nie nareperowałem jeszcze. Dobra, jadymy. Gdzie był ten admin sklep cały? Kurde. Stables Shopkeeper. Paliwsko. Gdzie on jest? Jest w ogóle? Ej, bo w sumie wiem, że był poprzednio. O, coś... Tu coś jest. A, i to za fragmenty metalu się kupuje, dobra. Dobrze, że dup. Dobrze, że mam, też wziąłem. No, to jest... Muszę skręcić w lewo koło palcówki górniczej. Te industrial lighty też sobie wezmę, zrób. Tylko jak to, je się da wybadać, czy co?
prędkościomierz jak w łazie, jak w żuku, jak w syrenie, jak w maluchu, jak w dużym Fiacie. O, fuck. Mogłeś nie strzelać, byś przeżył. Lampy w autoku też tak za dużo światła, to one nie dają. Daleko jeszcze? No. Jeszcze ich potrącę to. No bo, a co oni mogą na widok, kurde, blachosmrodziarza, to od razu otwierają ogień. To jeszcze nie ten, to jeszcze nie. Może za kilka lat. O nie, te kable, kujo. Dobra, tutaj nie ma nic. Tutaj nie. O, proste światło. A jak z tymi lampami to było? Dobra, kupię 10, zobaczymy. A te trzeba pojedynczo. Ale głupie, one się stakują przecież, no. Podobno słabe są. To będziemy testować! Tych też jak głupie z 20. Dobra, stop, bo i tak już zaraz mnie za prawa autorskie dojadą. Kanapy to tu chyba nie ma. Chyba nie ma tutaj kanapy. To nie jest ten sklep. Kiedyś była kanapa na sprzedaż, ale to już nie te czasy, no. Jeszcze nikt nie dodał, nie zrobił. Podobają mi się te kable. Na jakim serwie gram? Tajnym. Kowadis do tam. A to chyba nie Kowadis robi tutaj rzeczy. Nie wiem w sumie kto. No nie strzela. W dupie ma. A tam coś leci, samolot. On coś wydropił. Czy jeszcze nie? Pojechałbym sobie ten. PVE, mnożnik chyba razy 3. I zmniejszony upkeep.
kable w moim stylu. Właśnie a propos kabli, kurde. Teraz w pewnej nieruchomości w jednym pokoju podłączałem gniazdka. No, bo tam tylko była wymiana osprzętu. I kurde, nie ma uziemienia. Nie ma ciągłości przewodu ochronnego tego. I kurde, w rozdzielnicy jest podłączony, a w gniazdku nie ma. Nie dochodzi. I teraz kuźwa szukać, czy gdzieś jaki Janusz gdzieś pod sufitem podwieszanym nie zrobił puchy połączeniowej. A ten żółto-zielony po prostu odgięty, bo po chuj, skoro ten odkurzacz i tak działa przecież, no lol. Także to będzie super zabawa. Bo w gniazdka były bez bolca. Ale miło z ich strony, ktoś, kogokolwiek kto to tam montował, że odgięli ten przewód, tam zawinęli gdzieś w głębi puszki, a nie odcinali go przy dupie. Bo tak też czasem można. I że w ogóle trzyżyłowe kable są położone. Dwużyłowe tańsze. Mogli oszczędzić. Lub. Ułas, panie Walkis? W dupie. Tam, gdzie moje pieniądze, które jeszcze Tipe Donation miał mi wypłacić, 3,5 tysiąca, są w tej samej dupie jak Ułas. Dokładnie. W tej samej dupie, co Ułas są. O, to takie malutkie światełka, bardzo ładnie. Można je też dać w pionie. Nie da się ich obracać. Da się je dać w pionie, tak stając po prostu obok. No cóż. Daj mnie, wpuść mnie! O, a te światełka wyglądają troszkę inaczej. Bo tam jeszcze chciałem podłączyć. Kablarona zostawiłem tutaj. Nie dropię klatek? Nie dropię klatek. Dropię FPS-y tak jakby, bo po prostu jest mało FPS-ów, ale klatek jako takich nie dropię. Dobra, tutaj sobie damy 18, żeby było jeszcze do tej lampki. I zamiast do przełącznika, to sobie przejdziemy najpierw... Najpierw sobie przejdziemy tam na dead drzwi. Też nie sięgnę. Dobra, sięgnę. Dobra. No i tutaj będziemy mieli takie światełko. Co prawda ono świeci trochę dalej tak w pole. Trochę by je trzeba tu w dół przetegować. Ale... Ale no. Dobra, i ja tutaj miałem jeszcze dać taką lampkę, nie? Tak świecącą w twarz, proszę bardzo, i potem tam. Tylko że to tutaj by można było zrobić znowuż rozdzielacz jakiś taki. Zamiast karabinka sobie weźmiemy. Tkaj go damy. Tu go damy. Brejdżan zrobił resub. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 5 miesięcy suba. Dziękuję.
No, prawie równo. O rety. Tu muszę jakoś skakać znowu. O, a lols. No czemu teraz sięgam, a normalnie nie sięg... No, co to... Dobra, no i to będziemy potem podłączać gdzieś dalej. Tutaj jeszcze jakieś lampki na zewnątrz potem. O kurde, właśnie, lampki na zewnątrz jeszcze. No ale to dobra, to tu... Ale to podłączymy je potem razem z garażem. Tutaj takie trzy. Tutaj taka jedna, ewentualnie w porywach do dwóch. I to nam też będzie świeciło tutaj, mam nadzieję, przed wejściem. Bo tutaj to nie będę robić, bo już bez przesady. No. Dobra. To teraz... No, teraz sięgam, no. Co, bo dywan? Na dywanie stoję? Może? Dobra, tutaj by można było dać te lampki. Jakoś gdzieś... Ech. I no. O. I. I tu. Nie, one też mają pass through. O, mają. I to jak ładnie. Bardzo ładnie. Tylko tak. Pass through. Mogę tutaj tędy? Pliska. O, pięknie. Tak. A jak patrzę na dół, to mi się podświetla tam, a jak... Super. No dawaj. Dobra. Potem sobie tak nieprzepisowo pod kątem zrobimy, pójdziemy. O, o. Dobra, i idziemy teraz tutaj na górę. O, jak to świeci. No tak symbolicznie, ale fajnie w sumie. Zobaczymy, czy to świeci tak bardziej dookoła niż te. To by było fajne. I zobaczymy jeszcze jedno, czy to się da wybadać. Nie wszystko na raz, proszę. Kurde. To, żebym poprzestawiał. Moment. Jak to się robiło? Stop. Prawym. Nie możesz utworzyć tego przedmiotu ze złomu. Nie da się tego kraftować. Z żarówek żarnikowych? Z
Skąd pomysł, że to musi być żarnikowa? Może to jest LEDa? Przecież nie widać tego. Przecież LEDy... Zobacz, to mogą być równie dobrze LEDy. Widzisz tu żarnik? Ja tu nie widzę żarnika. Może LEDowy. Już pisali kilka razy, że się nie da, bo to się kupuje na sklepie Rasta XD. A, że w ten sposób. Dobra. Nie kupowałem nigdy nic ze sklepu Rasta, to kurde, nie wiem. Jak to działa, no. Nie, fajnie świeci, bo ona tak dookoła. No takie klitki to jak znalazł, zobaczymy jak w nocy. Tu już mogę dać takie zwykłe, wiszące, takie wysokie. To je damy tak. Chociaż w środku może być cima. Tu bych jadł i już nie mam więcej. One tak na ścianę się ładnie nadają. 15 zł za 3 lampki, czerwona, zielona i biała. No ale można je kraftować potem. No to elegancko. Czy pojedynczo? No. No tu nie styknie, kurde. Tu by musiała być taka. Tylko tak, jeszcze musimy dodać 2, 4, 6, 8, 10, 11. Teraz mamy ile? 6, no to 17. Coś zgasło. Hej! Tutaj w kanciapie zgasły. Za mało sztromu. Czyli 15? Czy one po 2 biorą? A tam jeszcze zgasły. O kurde, dobra, to dupa. Dwanaście. Jeszcze tamta nie świeci. 11? O, coś klikło. Dobra.
No to tyle świateł, ile tam tutaj świeci na dole, tyle możemy mieć. Czyli te cztery, tak? Coś tu wychodzi jeszcze? Jeszcze nie. Nic tu już nie wychodzi akurat idealnie, także te już musimy sobie zasilić skądinąd. Już nie mówiąc o tutaj o dole. Bo tutaj jeszcze jest ciemno jak w dupiu. Tylko tu możemy już takie na przykład zrobić. Bo tu mamy nisko. Tu be... O, rety. Właśnie. Ha! Tu jest przecież potrzebne w cholerę prądu. A to może wiatrak sobie zrobimy. To może wiatrak po prostu. Ciekawe, czy te lampy też by dawały. O, ona zużycie energii 1, a ta 2. Dobrze wiedzieć. Tylko teraz tak. Czy to oznacza, że ja wykorzystuję absolutnie wszystko, cały prąd, który mam z tej pierwszej bakterii? No! Stówka idzie, kurde, super! No. Także... Nie, przepraszam, 97. Ale właśnie, czy to oznacza... Zaraz. Teoretycznie, jakbym zapalił te światło, powinniśmy zużywać więcej, nie? Ale to jest rust. Jak tutaj zapalę, nigdzie nie zgasło. Tutaj na dole tam też nie zgasło. Bo ten prąd po prostu idzie se do luftu, jeżeli tam mam wyłączone światło, tak? Active 97, dokładnie. Nie ma kompletnie żadnej różnicy, czy ja te światła mam wyłączone, czy włączone. Bo ten pan tutaj, jak mamy na wyjściu ustawioną jakąś liczbę, to on ten prąd po prostu zamienia w coś. 17 prądu, kurde. Super. Obskurne drzwi z blaszy, ale to są te wzmacniane, to nie jakie obskurne. Dobrze, ja teraz tak, podłączymy sobie jeszcze jeden panel, który tam gdzieś na górze jest, do blokady, co by nam się światełka włączały tylko w nocy. To będzie nasza blokada. Gdzie my to postawimy? To będzie nasz czujnik, po prostu. Czujnik światła. To by można było pod jakimś innym kątem dać, czy coś. Kurde, ale nie wiem. Tu może jeszcze więcej paneli potem sobie damy, żeby szklarnie były zasilane, albo coś. Albo wiatraki Z2. Znaczy szklarnie, no tam szklarnia jedna. A właśnie, czekaj, a propos lądowiska. Czy ja tu jeszcze mam na lampie jakieś prądy na końcu? Chyba nie. Chyba ja tu mam ideolo ustawione. A poka. Muszę sobie tam podejść i stanąć na chwilę. No, zero. To do zewnętrznych świateł też jeszcze będziemy musieli mieć, kurde, rzeczy. I ją na lądowisku nie, ale po prostu sobie tutaj oświetlenie zdamy, takie z tych... Ze dwie tutaj takie lampy. Będzie fajnie. Albo nie ze dwie takie lampy, tylko te tutaj tak na tych i tak niziutko. To też jest jakiś pomysł. Natomiast miałem zrobić tę blokadę jeszcze, ale to światło by się powoli mogło już włączać, tak właściwie. A te panele jeszcze 12 tutaj produkują nam podobno. A ile ten będzie robił? Zero. A jest ustawiony na wprost słońca i produkuje mniej niż tamte, świetnie.
Chyba, że damy tutaj taki trochę popsuty już. Tu ten 0, a te? Też 0? 11! Bo aż tak na niego cień działa, czy on, że zepsuty? Cień. Ile teraz? 7. Dobra, tego se podłączę. Ale fajny kabelek, kurde. Do blokady. Dobra. No i on już... O! Teraz się włączyło akurat w tym momencie. No to tak akurat. Myślę, że będzie fajnie. Zobaczymy, o której zgaśnie. No jeszcze tu oświetlenie tego oczywiście... Kurde, balkonu. By się przydało. A tamte niby wyglądają jakby świeciły, ale nie świecą. Takie jakieś oświetlenie, tylko że to trzeba będzie z innego zasilania jakoś. W sumie możemy to zrobić. Tylko to też by musiała być blokada. Ja to zara to zrobię. Weźmiemy sobie to. Zrobimy sobie drugą blokadę. Rozdzielaczyk mamy. Dobrze. Bardzo dobrze. Kopter leci. Centralnie mi nad domem przyleciał. Może by mi zrzucił wariacik mordeczka coś, co? Teraz. Co to za serwer Rust? To jest taki ekipowy serwer dla, wiesz, taki dla frajerów, takie PvE w sumie. I wiesz, nic się nie dzieje, same nudy i okna na parterze. Dobra.
No i tutaj mamy power out. I teraz ja ten power out tutaj trochę rozdzielę. A zaraz, nie tak. Tu byśmy to musieli mieć. Bo winda nie ma działać potem tylko w nocy, tylko cały czas. Dobra, i tutaj chcemy mieć, nie wiem ile, na razie z 15 ustawimy. No i to pójdzie sobie do oświetlenia zewnętrznego. Tylko nie wiem, od którego miejsca zacząć tak właściwie. A tutaj? No nie wiem, od którego miejsca zacząć. Lul. A miałem zobaczyć, jak te małe światełka tam świecą na dole gdzieś, nie? Ale ja ich chyba jeszcze nie zasiliłem je. Dobra, szybko, tutaj, pod schodami. No fajnie świecą, kurde, gadali, że do dupy, elegancko świecą. Przynajmniej dookoła, kurde, a nie tylko tak punktowo, jak te wiszące tam. Bardzo ładnie. Bez RP takie sobie PF... No dokładnie. Nawet RP tutaj nie ma takie, wiesz... O, rano się zrobiło. No to fajnie, fajnie światła gasną. O dobrym czasie. Podoba mi się. Tylko nie wiem, gdzie zrobić pierwsze oświetlenie zewnętrzne. Może damy tutaj. Takie one. Tutaj ile? Jeden czy dwa? Może damy dwa. Jeden tutaj. Drugi tutaj taki światełek. Tam jeden. Tutaj. Tutaj. I żeby była symetria. No to tu sobie muszę gdzieś dać. No. No i tu jeszcze ewentualnie nad wejściem taki o. Pięknie. Ale to będzie ładne. O kurwa, będzie świecić. O, panie ma, będzie. Kurwa, jak będzie. Dobra, i to idziemy z tym jakoś tak pod sufitem. Pyk. Pyk. No, niekoniecznie bramę. Brama długo się zamyka. Ale dobra. Cyk. O nie, są na odwrót poustawiane. Najgorzej. Szkoda, że nie widzę teraz, jak to świeci od razu. Bo to w dzień podłączam. Prawie. Prawie. Prawie się udało wskoczyć. To teraz tuptamy. Nie tu. Tu jest do góry. W sumie mogłem wyjść od razu na ten balkon właściwy już. Ale to by było zbyt łatwe. Nie wiem, czemu tak wyżej.
Ta lampa z prawej trochę wyżej jakby jest. Która najpierw? Te? Czy te? Może te? Prawie równo przewód zrobiłem. Pięknie. Czy teraz mi się uda zrobić powrót, czy będzie za krótki kabel? Uda się. Mój panie, do miasta przybyła wędrowna trupa wagantów. O, Raidot Kafo. Kafo grał pewnie w Forze znowu, bo w co innego. Dziękuję za rajda, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Wędrowna trupa wagantów. No, to mamy lampki. Na zewnątrz. I w środku też większość, przynajmniej. No. Tu by se można jeszcze było. Kurde, takie tutaj. Tylko mam tylko jedną taką. Kurcz. A ja bym zrobił. O, prawie równo. Ja tu mógłby być jakieś kolorowe nawet. No i potem w drugą stronę, jeszcze, znaczy pójdzie sobie kabelek do tej, tutaj, o, i to będzie wszystko, tylko jeszcze trzeba było kupić. No, i teraz jeszcze by trzeba było się udać do sklepu, żeby kupić jeszcze kilka tych małych lampek, bo one są fajne. Omówili, że nie są fajne, ale są fajne. Polecimy animowane gąbeczki. A co wy chcecie animować tej gąbeczce? No jest zupełnie nieanimowaną emotką. Co tam? To nawet nie ma co. Nie ma co, ale jest na przykład sens naprawienia tego. Pięknie. I ten admin sklep tu lecim lotem bliżej. Jak tam na kuli sytuacja? O, przez przypadek idealnie wylądowałem. Myślałem, że się zaraz rozdupię. Ale nawet nie. Dobra, nic nie bierzemy, nic nie mielimy. Czy gra ktoś jeszcze na tej mapie? No nie, właśnie. Znaczy nie wiem, jak wchodziłem na serwer, 3 osoby były. O, rafineria. Nie wiem, po co mi rafineria kolejna. Premium.
A to pewnie są dalej gdzieś, poza twoim zasięgiem kilometrów. Jest taki trik, że jak se zwiększysz limit kilometrów i tam, nie wiem, wiek, wszystko se tam dasz, wiesz, ten, odświeżysz, to jako pierwsze ci się właśnie potem pojawią te, ale nie zawsze. Czasem działa, czasem nie, czasem chuj ci w dupę i kup premium, no. Och, jak pod biedrą, żeby za daleko nie chodzić, kurde. Trzeba guzik. Dzień dobry. Nie tu. Tu też nie. Tu. Dawaj, 20. 20 czy 10? Tych jeszcze możemy dokupić ze 4. Tych się nie da niestety kupować naraz więcej. Pięć. A wezmę na zaś. Jeszcze 10 tych. A wiecie co? Jeszcze wezmę na zaś. Jeszcze 10. Jak szaleć, to szaleć. Dobra. Po co mi... To nie są skrzynki, to są lampy. Tylko one są takie lampy, takie wiesz... Zrespione, scheatowane. I nie ma ich normalnie. Ja lecę, tam ja lecę. Nie da się ich normalnie skraftować, ani kupić tak... Tak normalnie, więc no nie muszą mieć tekstury tak właściwie. Słyszę gdzieś Helkę, ale nie widzę. A, widzę. Ona nisko leci strasznie. Ja lecę wyżej od niej w tej chwili. No i super. A, i od razu podłączę tam... zamknij! Kurde. Tu. Too close!
No nie, nie wierzę. Kuźwa. Tu już mogę? Ja pierdzielę. Nie, no już do domu. No nie da się tu w tym miejscu zrobić. Ja pierdzielę, to pół milimetra. Kurde. Pierdzielona droga tu akurat jest. Zobacz, tutaj nie mogę dać na tym, w tym miejscu. Nie, nie drzewo, nie, no to tu close road. Tu na górze jeszcze bym mógł? No nie wiem, ile tutaj zabraknie. Dosłownie centymetra, nie? Kurde. No ewentualnie tak to bym mógł tutaj przykleić. Tak w pionie albo tak od wewnątrz może. No to tak zrobimy, no. Nic nie wykombinuję. Chałupy nie przesunę, drogi nie rozmontuję, no co. Kabel leży na ziemi. Pięknie. No teraz byśmy mogli poczekać na dzień. To bym zobaczył, ile brakuje nam jeszcze tam prądu na tym rozdzielaczu, żeby wszystkie się zapaliły. Jeszcze tu bym mógł dać. Tylko nie wiem, czy mi tutaj starczy kabla. Jeszcze mamy gdzieś jakieś wyjścia? Tam jeszcze przy hotelu, ale to jakieś zasilanie na dzień, znaczy na noc, co? Tak. No, nie, nie wystarczy. Ale możemy zrobić inaczej. Możemy zrobić tak. I teraz z tej lampy. Ops. Hops. Tak. I teraz... Przejdziemy z B. No nie! Bez jaj, ale bez. Zaś centymetr. Może 5. Trzeba to troszeczkę skrócić. O, teraz może nawet sięgnąć już. Tu jeszcze jak se tak zrobimy. O kurwa, jeszcze zostanie 14 centymetrów zostało. Zostałoby. Super sprawa, zobaczymy teraz jak to będzie świecić. Jeszcze tutaj mamy ewentualnie... Dobra, czekaj. Jak szaleć, to szaleć. Dawaj mnie tu jeszcze, to ja tu się mam przecież tędy przejść.
Jak szaleć, to szaleć, bo jeszcze tutaj możemy zrobić oświetlenie. Fik. Oraz... Fik. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. No, jeszcze jakieś zewnętrzne? Tam na górze to chyba je mam podłączone, nie? Chyba tak. Jest cały owinięty wokół domek. No. No poczekajmy, aż się zapali. Poczekajmy, aż się ściemni. Ciemnić to mi się może zaraz na stałe, bo helikopter leci. Ale to nie do mnie. Zrób windę. O, można by było windę jeszcze zrobić. O właśnie, póki jeszcze jest dzień. Póki jeszcze mamy czas, to można zrobić windę, o ile nie trzeba na nią jakichś dziwnych półproduktów. I o ile ja... Pewnie chyba były te koła zębate potrzebne. Dobra, dwie windy. A czy ja miałem jeszcze trzecią? Czy to nie tu? Miałem gdzieś, kurde, windę kiedyś, ej. Dobra, zrobię sobie. Ile ich tam potrzebuję właściwie? Raz, dwa, trzy. Czyli jeszcze ta, jeszcze te dwie po prostu. No i później jeszcze guziczki. Guziczki. To by trzeba było zbadać. Mam złom. Guziczki nie wiem, w którym będą tierze. W pierwszym? Nie. Czyżby w drugim? Czyżbym był ślepy? Bruch. A tu jest. Jednak ślepy. Dobra. Mamy windę. Tylko to trzeba od dołu zacząć. Gdzie to się podłączało? A, tutaj. Zara, bo to wyżej trzeba jeszcze.
I to do tego. Mamy tu prąd? Chyba jo. Jeszcze coś tam te panele produkują światła. Jeszcze mamy dzień. Dobra, winda ma swoje oświetlenie własne, super. Jej, działa. Ui, teraz jeszcze guziczki. Z3, tylko to byśmy musieli... To byśmy musieli tutaj... 3 sztuki, proszę bardzo. Grub. Server has disabled damage dobiec from being removed. Teraz. You need to wait for seconds. Piętro pod magazynem nie ma dostępu do windy, bo nie potrzeba. Tam jest piętro hotelowe. Ono nie musi. A, to wystarczyły mi w sumie 2 przyciski, kek. A tu jeszcze też jakaś krata, nie? A jest tutaj ten. Dobra. Może być i bez. Tu i no, wystarczy. Dobra, to idziemy zobaczyć na górę, co nam się świeci, a co nam się nie świeci. Ile trzeba jeszcze dodać sztromu, żeby świeciło wszystko. No i powiedzcie, że te lampki nie są fajne. Tutaj tylko jeszcze ciemnica jest, można by było dodać jedną. Ups. To nie z tej strony szło. O. Bardzo ładnie. Tamte się świecą. Tutaj nie mamy żadnego oświetlenia, no bo to jest dach, to tu nie trzeba. Dobra, czyli brakuje nam tutaj tak. To świeci. I to jest chyba jako ostatnie świecące. Tak jest, czyli potrzebujemy jeszcze tak. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 chyba, nie? Tu są 2. Jo. Czyli jeszcze 9. Musimy tam dodać 9. No, halo. Tutaj wychodzi nam 15. Teraz będzie wszystko świeciło. To możemy nie tędy wyjść. To było wyżej. Tu. Nie, nie tu, niżej. Wyżej, niżej, tu. Ała! Ała!
No, teraz świecą tutaj też. Jest ładnie jasno. Tutaj przed wyjściem mamy ładnie jasno. A tutaj? O, jak ładnie jest wjazd podświetlony. O kurde. No i super. Tu nie trzeba, tutaj jest widno. Z tych... W hucie jest ciemno, wiem, bo tam jeszcze nie mam właśnie skąd podłączonego. Tutaj mi jeszcze brakuje... No chyba, żeby... Stamtąd... Chcę tu podpiąć... Dobra. Tak, to jakoś oszukam, słuchajcie, jeszcze. Cyk. No. O, dobra. Czyli tak, plus, bo znowu będzie trzeba dodać, jeden. Zaś nie mam zasięgu. Dla. Prawie. I zaraz będzie już dzień, to zaś nie zobaczę, jak to tutaj świeci. Ale dobra, będziemy wiedzieć, co trzeba dodać i tak. Chyba zgasły lampy. Tu. No zadziałaj. Złap mnie. No to mamy tak, 1, 3. To biorą po 2. No co jest? O. 3, 5, 7. I powinno wszystko świecić. Wyżej. Dobra. I tak to na razie zostawimy. Ja sobie idę też do śpilkolotu właśnie zaraz. Jeszcze sobie tutaj wrzucimy rzeczy około elektryczne wszystkie. Tutaj sobie wrzucimy to, tutaj jeszcze mamy guziczek, narzędzia. Cyk. Tu jakieś takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy. Drewno. I komponenty. I do śpiulkolotu. Śpiulkolot, nie wiem, ale młodzieżowe słowo roku to może być, czy tam jest, czy coś, ja już nie wiem. Dobra, dziękuję za obecność na live. Dzisiaj taki krótszy, nie tam, godzina 44, no bo jakoś tak się, późno się zaczął po prostu. Także do widzenia, dobranoc, do nara.